Ewangelii świętego Jana. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Powołanie jest zawsze wyborem Boga. To Pan daje tą łaskę człowiekowi. Szczególnie widzimy to w darze kapłaństwa, czy życia zakonnego, życia konsekrowanego. Człowiek odkrywa, że tylko moc od Boga jest jego oparciem, jest mocnym znakiem, by wytrwać i iść tą drogą powołania, często trudną i wymagającą. Dziś w liturgii Kościoła obchodzimy święto świętego Macieja, apostoła. On był uczniem Chrystusa i towarzyszył mu od początku. Został dobrany do grona 12 apostołów w miejsce Judasza Iskarioty. Był pierwszym z tych, którym udzielono władzy apostolskiej przez nałożenie rąk i od niego rozpoczyna się tak zwana sukcesja apostolska. Był z pochodzenia Żydem, jak wszyscy apostołowie. Nie mamy od nim żadnych pewnych informacji historycznych poza wzmianką o jego wyborze w Dziejach Apostolskich. Niewiele pewnego możemy powiedzieć o późniejszych dziejach i pracy apostolskiej Macieja. Miał głosić Ewangelię najpierw w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, dzisiejsza Gruzja, na wschodnim brzegu Morza Czarnego. Według tradycji miał być pojmany, prześladowany i skazany na śmierć przez Żydów w Jerozolimie. Tam miał zostać ukamienowany i ścięty. Według podań cesarzowa święta Helena odnalazła relikwie świętego Macieja na początku IV wieku i przewiozła je do Rzymu. Święty Maciej to patron budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników. Patrzymy na powołanie Macieja i dziękujemy, że Bóg daje wciąż nowych pasterzy. Nawet jeśli wielu nie odpowiada na to wyzwanie, na ten dar, to Pan powołuje, daje łaskę pójścia za Nim i czeka na odpowiedź. Maryjo, Królowa Apostołów, podprowadzaj nas, słabych ludzi, do Jezusa. Pomagaj nam, byśmy, jak Ty, nie bali się powiedzieć Panu tak. Różaniec dzisiaj uczyńmy wołaniem o odwagę do pójścia za Jezusem dla młodych ludzi. By Pan wspierał ich, był blisko ich rodzin, tak by mogli ochotnie, ze wsparciem, podjąć tę drogę powołania. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.